Witam Państwa serdecznie. Chciałabym zaprosić na kilka bardzo ciekawych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie w Filharmonii Kaszubskiej. Pierwszym z nich jest koncert Jaskółkę Trio, który odbędzie się 15 lipca o godzinie 19. Jaskółkę Trio to zespół będący przykładem współczesnego podejścia do jazzu w oparciu o tradycyjną formę jazzowego tria fortepianowego. Sławkowi Jaskółkę towarzyszą Krzysztof Dziedzic na perkusji oraz Max Mucha na kontrabasie. Podczas koncertu w Filharmonii Kaszubskiej zaprezentowany zostanie materiał z najnowszej płyty pod tytułem On, będącej podsumowaniem wieloletniej pracy muzyków. Bilety w cenie 30 i 45 zł do nabycia w kasach lub na www.wck.org.pl. Warto skorzystać z wyjątkowej promocji 2 za 1, kupując w kasach bilet na koncert Jaskółkę Trio. Drugi na ten sam występ otrzymuje się gratis. Z kolei 19 lipca o godzinie 19 gościć będziemy młodą artystkę Izę Lach. Jej kariera zaczęła się, gdy jako 5-latka wygrała program Od przedszkola do Opola. Cudowne dziecko polskiej piosenki, polska księżniczka popu, tak piszą o niej media. Ma na swoim koncie imponującą współpracę ze słynnym amerykańskim raperem Snoop Doggiem, owocem której jest m.in. ponad 300 utworów. Iza Lach została również nominowana do nagrody Super Jedynek oraz MTV Europe Music Awards w kategorii Najlepszy Polski Wykonawca. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasach lub przez stronę internetową. Promocja 2 za 1 obejmuje również koncert Izy Lach, także zapraszam do kas. Z kolei 12 i 13 sierpnia zapraszamy Państwa serdecznie na wydarzenia pod hasłem Niezłomne Miasto. O co tutaj chodzi? 13 sierpnia 1926 roku na rynku Starego Miasta w Wejherowie wystąpił Teatr Reduta, założony przez Juliusza Ostertę. Pierwszy polski teatr laboratorium wystawił sztukę Książę Niezłomny. Dzięki Osterwie Wejherowo stało się pierwszym miastem na Pomorzu, do którego zawitała prawdziwa sztuka teatru, nowa, twórcza i eksperymentalna. W tym roku mija 90 lat od tego niezwykłego momentu w życiu kulturalnym miasta. W związku z tym 12 sierpnia, w przeddzień 90. rocznicy występu Teatru Reduta w Wejherowie, w naszym mieście znów zagości Książę Niezłomny. Spektakl pod tym samym tytułem, jednak w zupełnie innej, bardzo nowoczesnej aranżacji zaprezentują aktorzy Łódzkiego Teatru imienia Stefana Jaracza. Porywająca treść, aktorstwo na najwyższym poziomie i imponująca scenografia rodem z Matrixa to przepis na sukces. Futurystyczny klimat wprowadzi widzów performance, który odbędzie się o godzinie 19 na placu Jakuba Wejhera. Warto wspomnieć, że Książę Niezłomny to jedyny spektakl teatralny wystawiany w sierpniu w Filharmonii Kaszubskiej. Bilety w cenie 35 i 40 zł do nabycia w kasach lub na stronie internetowej. Z kolei 13 sierpnia chcemy zabrać wszystkich mieszkańców Wejherowa w podróż w czasie do lat 20., aby mogli oni poznać dawnego Wejherowa czar. W centrum miasta będzie można spotkać postaci sprzed wojny oraz podziwiać skarby tamtejszej motoryzacji. Z kolei wieczorem na placu Jakuba Wejhera zostanie zaprezentowany Wodewil Warszawski w wykonaniu warszawskiego teatru Pijana Spialnia. Jak na Wodewil przystało, spektakl wypełnią piosenki, muzyka na żywo oraz wytańczone przez aktorów Polki i Walczyki. Widowisko zachwyci wszystkich tych, którzy chcą przenieść się do przedwojennych czasów, po których pozostały tylko piękne melodie i pożółkłe fotografie. Mile widziane są przebrania. To już wszystko, o czym chciałam Państwu dzisiaj powiedzieć. Do zobaczenia.